Dźwięk w zapisie plik 12 oklapsa, poproszę. Przepraszam, jestem niedojrzały. Witamy w programie Wolny Poniedziałek. Dla tych, którzy jeszcze nie obudzili się po ciężkim weekendzie, przypominamy, że w poniedziałki zapraszamy aktorów, ponieważ mają wolne i dlatego tak tłumnie do nas przybywają. Tłumnie? No może bardziej dumnie. Dlatego dzisiejszym gościem będzie Mariusz Bąkowski, aktor Wrocławskiego Teatru Współczesnego. Mariusz przygotowuje się już do naszego castingu, więc zaczynamy! Do dzieła! Następny! Dzień dobry, żwawo, prosimy. Dzień dobry. Tu jest kamera, może możesz mówić do kamery. Dzień dobry. No to przedstaw nam się, powiedz skąd przyjechałeś i jak to jest zrobione. Mariusz Bąkowski, jestem z Wrocławia i jest to zrobione dobrze. Good job. No to dobrze, będziemy w pozytywnym nastroju, tak, Mariusz. Tak, tak. No, no, także, no, fajnie. Dostałeś od nas SMS-a, jest to casting do filmu o Ludwiku van Beethovenie. Do jednej z głównych ról. Tak. Główna rola już jest obsadzona. Beethovena, tak. Był taki casting w ramach castingu tak zwanego widmo, tak go nazywamy, bo nikt go nie widział, a był. No i rolę dostał główną mój syn, Piotrek. I ty zagrasz właśnie rolę takiego człowieka, tak, który myśli, wydaje mu się, on jest święcie przekonany o tym, że wymyślił motyw piątej symfonii Beethovena, tu-du-du-dum. Ja myślę, że sobie poradzimy. Tak? Dobrze. No to super, to zapraszamy Piotrek i uwaga. Cześć. Cześć, cześć. Mariusz. Beethoven. No, już się wczuwa. No. 3, 4. Dzięki. Dzięki. Fajnie, fajnie, cześć. Powodzenia na kastingu. Super, tak. Dziękujemy. Nie zadzwonicie. Sceny z lokowaniem produktu mają swoją kontynuację, więc jeśli chcecie zobaczyć, jak potoczyła się historia, którą zobaczycie za chwilkę, zobaczcie nasze poprzednie odcinki. A więc teraz jesteśmy w sytuacji, gdzie panowie będą siedzieć w więzieniu i zastanawiać się, jak można się stamtąd wydostać. Trzy razy w jednym zdaniu było zobaczcie. Zobaczcie, no. Trzeba zobaczyć. Ej, no wypuśćcie nas! Nie, nie wiem, ja nie wiem, jak mógł nam nie wypalić ten napad na bank, jak wszystko było zaplanowane idealnie. Naprawdę nie wiedziałeś, że masz zepsuty zamek w drzwiach? Nie, nie wiedziałem, cymbale, że mam zepsuty zamek w drzwiach. Przestań mnie obarczać winą za to, że Franek wypadł z samochodu. A kto prowadził auto? Ja prowadziłem auto, a kto z niego wypadł? Franek, no i co? Nie wiem, masz jakiś pomysł? No, myślałem, że ty jesteś mózgiem całej operacji. Przeszukali mnie dokładnie na rewizji osobistej. Nie zabrali. Nóż. Z funkcją piły. Sztyle knife. Sztyle knife. Przed nie każdą kratę. Nie, widzisz, patrz jak idzie. Nie, nie. Jak? Ty. Co? Tu jest ostrze. Ale teraz pójdzie. Idzie. Ha! Poszło i my też poszli. Dziękuję. Nasz gość, Mariusz, właśnie przygotowuje się do ostatniej konkurencji, którą jest Ściana Płaczu. Mariusz, zapraszamy.
Och, ale się rozwaliłem. Może, sorry. Może łez. Przepraszam. Zaczniesz? Mariusz, dziękujemy Tobie bardzo, że nas odwiedziłeś. A ja dziękuję za zaproszenie. Powiedz nam, jakie są Twoje odczucia z naszych tutaj konkurencji. Bardzo fajnie to ciągniecie, chłopaki, ten kanał. Życzę Wam, żebyście ciągnęli jak najdłużej. No właśnie, no. Widzę, że jest kontynuacja. Oglądałeś pierwszy odcinek? Tak. Nie, no fajnie, fajna zabawa aktorstwem, nie? Bez takiego napompowania i fajnie, że przybliżacie widzom pracę aktora z trochę tej strony bardziej rozrywkowej, dowcipnej, nie jakiejś poważnej, to jesteśmy normalnymi ludźmi przecież, nie? A czekam na taki casting jak u Was, ale jeszcze nikt nie dzwonił o Beethovenie. O innych kompozytorach na razie, tak? Ale tak. A Mozart? Kto, o czym nie mogę powiedzieć. Nie mogę powiedzieć, bo urwaliby mi rękę. Ja rozumiem. Mariusz, powiedz nam, co porabiasz na co dzień teraz? Na co dzień tak, jestem aktorem Wrocławskiego Teatru Współczesnego. No i to porabiam na co dzień. I jeżdżę na castingi. A widzieliśmy Cię w Uchu Prezesa. A tak, rzeczywiście, to był bardzo... Tak, to był podobny klimat, jak dzisiaj miałem u Was. Tak, w Uchu Prezesa to było bardzo, bardzo fajne przeżycie. I fajnie się zrymowało z tym, że rzeczywiście ludzie mi czasami mówili, że gdzieś im przypominam Turbo Grosika. Bo grałeś było na postać? Kamila Grosickiego. Kamila Grosickiego. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Turbo Grosik. Kamil, przepraszam. Przepraszam. Tak, ktoś mi powiedział, że Grosicki mam nie pozwać. Zobaczmy, czy jest podobny. Czy jest podobny? No, podobieństwo ogromne. W oczach widać to podobieństwo. Tak. No to w oczach. No tak. A powiedz mi twoje takie jakieś na przykład marzenia. Plany nie chcę mówić o planach. Jakieś takie marzenia. Nie mam jakichś takich... A filmowe? Czy może teatralne? Wymarzona rola, o. Nie, no nie wiem. Nie, a wy macie jakąś wymarzoną rolę? W sensie to pytanie często pada, ja nigdy nie wiem. Ja bym chciał zagrać w hollywoodzkim filmie na końcu, tak idąc z ręką, wiesz, jak już wszyscy nie żyją, a ja tak idę i tak głaskam. Muzyka, żeby Zimmer mi napisał. Ja bym chciał zagrać rolę, żeby Zimmer mi napisał muzykę. Aha. Ja wiem. Może aktor, z którym byś chciał zagrać, aktorka? No to już dzisiaj zagrałem dwa. Nie, ale teraz pomyślałem, że byłoby ciekawie zagrać coś z efektami komputerowymi, nie? To CGI, aktorzy, którzy grają w jakiś tam... Motion capture? Tak, motion capture, nie? Potem gdzieś to jest przetworzone w jakąś... Przerabiane w jakąś komputerową postać. To może być ciekawe, nie? Że to chyba wymaga zupełnie innego aktorstwa, trochę większego. A masz jakieś zdania na temat właśnie nowych technologii w filmie? Nie, dopóki to jakby nie zastępuje... Prawdziwego aktora, ale w ogóle jakiejś wizji artystycznej, nie? Dopóki to nie jest jakaś po prostu proteza, to w porządku. Nie wiem, oglądam te filmy o superbohaterach i jak widzę, coraz więcej rzeczy jest zastępowanych przez po prostu komputerowy jakiś obrazek, to mam wrażenie, że... No, ta równowaga jest trochę zaburzona, ale... No, marzylibyśmy o tym, żeby Cię podpiąć pod motion capture i zrobić jakieś zadanie, ale to może następnym razem. Następnym razem. Może. Jak już pociągniecie, w przyszłości. Jak już pociągniecie nasz kanał. Ten kanał, to tak. A widzowie pójdą za nami. Słuchaj, wymyśliłeś to dzisiaj, musimy to powiedzieć do naszej kamery, do naszych widzów. Wymyśliłeś coś takiego jak nominacje, tak? Nie, no wymyśliliśmy je wspólnie. Wspólnymi siłami. No tak, nominuję Paulinę Wołosik do wzięcia udziału w kolejnym odcinku Wolnego Poniedziałku. Paulinka, także Paulina, dostajesz rękawice z challenge, zapraszamy Ciebie serdecznie do nas. A Paulina to też jest aktorka teatru współczesnego, tak, wrocławskiego, tak. Bo jak wiemy, jesteś aktorem teatru współczesnego we Wrocławiu. Tak się złożyło. Tak, i jesteśmy tam razem z Pauliną. I w tymże teatrze współczesnym gracie od jakiego czasu? To jest nasz drugi sezon. Drugi sezon? To już jest drugi. Mamy dla Ciebie jeszcze jedną rzecz. Widzimy, okay. Że... Ale zadanie kolejne. Nie bój się, nie jest kolejna konkurencja. To nie jest kolejna konkurencja. Poprosimy naszą szklaneczkę. Dostajesz od nas... Ale super! Dostajesz od nas prezencik.
Jest to... Tak będę wyglądać jutro rano przy porannej kawie. To jest kubek i... Jest. Tylko, że będzie jutro, nie poniedziałek. I to jest nasza wizytówka. I to jutro jest... będzie wtorek. Przekazujesz jutro ją. Będzie wtorek. Kręcimy to w jutro będzie wtorek, bo dzisiaj jest wolny poniedziałek. Kiedy aktorzy mają wolne. I to jest wizytówka, którą przekażesz Paulinie jako nominację do naszego odcinka. Paulinka? Co ty kurde? Dałeś im testy na stop? Nie. No. Nie. Było zastanawiane.